Nowa mini aktualizacja została wprowadzona do Fortnite'a dokładnie wczoraj, a wraz z tym gracze otrzymali dokładnie dwa przedmioty wraz z dość sporą listą usuniętych rzeczy. Na dniach kończy się pewne wydarzenie, które niebawem może wam zapewnić skina za 200 v -dolców oraz mamy kilka ciekawych informacji. Cześć wszystkim, z tej strony Niekto kod Kodmigao i witam was na kolejnym filmie z ciekawych nowości. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 v -dolców, ale spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie. Dzisiaj do wygrania macie prezent ze sklepu za 300 V-dolców. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardową łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te kozaki w kiftle. A w komentarzu musicie podać ważnik z gry. A wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, na samym początku zaczniemy sobie od tematu wczorajszej mini aktualizacji, jaka została wprowadzona do Fortnite o godzinie 15, ponieważ wprowadziła ona do gry kilka ciekawych rzeczy oraz usunęła kilka rzeczy z tej obecnej wyspy. Na początku zaczniemy sobie od rzeczy, które zostały usunięte, i jedna z kluczowych rzeczy, jaka została wycofana z gry, to oczywiście całe świąteczne wydarzenie i z gry zniknęły dosłownie wszystkie itemy, a niektóre nawet do dnia dzisiejszego nie trafiły jeszcze do gry. Z przedmiotów jakie zniknęły z tej obecnej wyspy to przykładowo wszystkie świąteczne przedmioty, takie jak grappler, ten zwykły bolodowego już nie było bałwanki, granatnik na śnieżki, płaszczaki lodowe oraz prezenty i tak samo nie da się ich zdobyć już u npc ów na wyspie. Początkowo dało się je jeszcze od nich odebrać, a dopiero parę godzin od jej dodania NPC-ty zostały już zmienione i sprzedawały nam za złoto totalnie inne przedmioty i co najważniejsze z lobby zostały usunięte świąteczne zadania wraz z tymi prezentami. Gracze, którzy zalogowali się do gry przed dniem wczorajszym godziną 15 i odebrali jeszcze te przedmioty mogą się cieszyć, ponieważ wszystkie z z już nigdy w życiu nie będą dla Was dostępne za darmo i nawet nie będą one dostępne w sklepie do zakupu. Jednakże, co ciekawe, event świąteczny teoretycznie już się zakończył, a my, gracze, nadal do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich nowych świątecznych skinów. I listę tych nowych, które jeszcze nie trafiły do sklepu, macie widoczną teraz na ekranie. Z wszystkich tych skinów, jakie zostały dodane, trafił tylko Killian, a poza nim niestety żaden inny skin się nie pojawił. Ale spokojnie, w przypadku świątecznych skinów możecie się spodziewać, że pojawią się one jeszcze w sklepie, bo one są zawsze dłużej. Mnie osobiście jednak dziwi fakt tego, że nie trafiły one w trakcie trwania tego eventu, co mocno było na minus, bo wydaje mi się, że w ostatnim czasie sklepy z przedmiotami prawie w ogóle się nie zmieniają i są tam wprowadzane tylko jakieś pojedyncze zmiany. W każdym razie miejmy nadzieję, że na dniach już one tam trafią, a w szczególności ta skórka tutaj, bo jest to według mnie najlepszy skin, jaki został dodany do plików na święta, ale spokojnie, bo ta aktualizacja poza usuniętymi rzeczami dodała, kilka innych nowych. A dokładniej wraz z jej wydaniem w grze pojawiły się dokładnie dwa nowe przedmioty. Jeden z nich to dokładnie karabin, którego mogliście już teoretycznie zdobyć na wyspie, ale występował on tylko w jednej sztuce i był on dostępny po zlikwidowaniu Jonesiego w podziemiach. To właśnie teraz w tle macie widoczny ten przedmiot i sam osobiście grałem już tym karabinem, ale moim zdaniem jest on słabszy od Skara, który nadal zajmuje pierwsze miejsce na liście karabinów szturmowych i poza tym otrzymaliśmy jeszcze nowe leczenie. Tym razem jest to słoik czy tam butelka z sokiem z jagód, czyli leczenia, jakie zostało wprowadzone na start obecnego sezonu. A sam sok działa tak, że po jego zdobyciu może wam uleczyć całego kewa i przy okazji leczy on kewa osobom dookoła. Jego działanie możecie zobaczyć teraz w tle. I osobiście mega mi się ten przedmiot podoba, bo brakowało czegoś na wyspie, co jednym strzałem było w stanie uleczyć nam kewa do pełna, poza medalionami, które i tak teraz leczymy do maksa, gdy macie je wszystkie. A i zapomniałbym, ostatnia zmiana, jaka została wydana wraz z tą aktualizacją, która też dotyczyła świątecznego wydarzenia. To zmiana tła Lobby i od teraz nie jest ono już świąteczne, tak jak było to jeszcze wczoraj rano, tylko wygląda ono dokładnie tak, jak na początku sezonu. W temacie zmian w tej aktualizacji to chyba wszystko, co zostało wprowadzone, ale spokojnie kochani, była to tylko mała aktualizacja zawartości, która nie miała za zadanie wprowadzić dużej ilości zmian, tylko miała głównie usunąć świąteczne wydarzenia. Ta większa aktualizacja ze zmianami i nowościami zostanie wprowadzona do Gry dopiero 23 stycznia, co zostało już teoretycznie potwierdzone przez likerów. I teraz w tle macie rozpiskę wszystkich nadchodzących aktualizacji w obecnym sezonie. Zaraz po tej, która będzie 23 stycznia, kolejna trafi do gry 6 oraz 20 lutego. I po tej, która będzie na koniec lutego, do gry trafi już aktualizacja nowego sezonu drugiego, która wprowadzi chyba najwięcej zmian ze wszystkich tych nowych aktualizacji. W temacie tej, która będzie na koniec tego miesiąca, my gracze wiemy już, co mniej więcej się po niej pojawi i takimi najważniejszymi zmianami to nic innego jak dodatkowe style do skinów w karnecie bojowym wraz z to ciekawe, ukrytym jego skinem. No i oczywiście, poza tym wszystkim, spodziewajcie się jeszcze nowych współprac, kolejnych darmowych nagród i całej tej reszty, a wszystkie te rzeczy dopiero będziemy poznawać. Na sam koniec przygotowałem dla Was dość ciekawy temat, który dotyczy pewnego wydarzenia z nagradami, jakie znajduje się obecnie w grze i potem może Wam zapewnić skina za 100 czy tam 200 fałdolców i trafiły do gry na start sezonu a jest to event z resetu i znajomego. Wydarzenie te polega na tym, że gracze muszą znaleźć gracza, który w ostatnim czasie nie grał w Fortnite minimum przez miesiąc i będą z nim wykonywać specjalne zadania na punkty, które końcowo zapewnią wam dodatkowe przedmioty do waszej szafki. W tym sezonie teraz do zdobycia macie plecak, kilof oraz malowanie do broni, a w poprzednim OG sezonie do zdobycia mieliście dokładnie tą lotnie tutaj, wraz z dodatkowym kilofem i malowaniem, a żeby to było mało do zestawu była jeszcze, taka emotka. Rzucana. Teraz pewnie zapytacie, ale migało o co dokładnie chodzi ze skinem za 100 czy 200 v dolców i już wam tłumaczę. Nie wiem czy każdy z was wie, ale przedmioty, które zdobywacie w tym wydarzeniu, czyli plecak, kilof i lotnia to przedmioty od jakiegoś skina. Skoro przedmioty te należą do jakiegoś skina, to logiczne jest to, że jeżeli zdobędziecie te przedmioty kosmetyczne na wydarzeniu za darmo, to później gdy pojawią się one w sklepie wraz ze skinem, to automatycznie skórka będzie kosztowała bardzo mało. Niedawno była właśnie taka sytuacja z tym samym wydarzeniem i chodziło tutaj o skina Ognistej Renegatki, gdzie gracze na początku mogli sobie odebrać przedmioty na wydarzeniu z resetu znajomego, a zaraz po jej zakończeniu mogli sobie zakupić skina. Obecnie nie wiemy jeszcze, jakiego skina dokładnie, ponieważ do tej pory nie został udostępniony skin ani do poprzednich przedmiotów, które były do zdobycia sezon temu, ani do przedmiotów, które były do zdobycia w tym sezonie, ale spokojnie jest to kwestia czasu. Wspominam o tym temacie tutaj, ponieważ po pierwsze, nie wspomniałem Wam o tych nagrodach na ostatnim podsumowaniu nagród przed 2024 rokiem, a dodatkowo już za 7 dni nikt z Was nie będzie mógł ich odebrać, więc warto wejść do gry i to wszystko sobie zrobić. Nawet jeżeli przedmioty te Wam się nie podobają, to warto je odebrać, aby później zdobyć skina, który będzie kosztował o wiele i to dosłownie o wiele mniej, ale osobiście mi się wydaje, że przedmioty z tego wydarzenia w tym sezonie są najlepsze, jakie były do tej pory w takim wydarzeniu. Co też ważne, to pamiętajcie, że nadal nie otrzymaliśmy. Skina, który miał być dostępny w sklepie, do poprzednich przedmiotów z tego wydarzenia więc najpewniej na tego skina jeszcze poczekamy i przed nimi otrzymamy jeszcze skina z tamtego zestawu przedmiotów. Obecnie jednak jest to kwestia czasu, aż Fortnite udostępni nam te przedmioty i wspominam też o tym tutaj, ponieważ może się to wydarzyć po jakiejkolwiek następnej aktualizacji. A skoro odcinek był o aktualizacji, to warto tutaj o tym po prostu przypomnieć. Tak jeszcze dodam, że jeżeli nadal nie macie osoby, która pomoże Wam wykonać te zadania, to spokojnie na moim Discordzie, do którego macie link w opisie. Znajdziecie kogoś do grania, tylko pamiętajcie, aby pytać ludzi do grania na specjalnym kanale. Pozostałe zmiany i nowości w tych wszystkich tematach z dzisiejszego filmu, tak jak mówiłem, pojawią się po kolejnej wielkiej aktualizacji i możliwe, że pojawi się z niej live na kanale rano, ale o tym dam wam znać, gdy będzie już do niej bliżej. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i no, i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te dwa kozaki tutaj. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!